Witam was w moim Let's Playu z gry Alice Madness Returns i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę tradycyjnie. Zakończyliśmy tutaj na tej stacji i lecimy, słuchajcie, dalej. Stęskniłem się troszkę za Alicą, więc stwierdziłem, że ją nagram. Tu. Jedno z drugim. Poza tym mam teraz chwilkę, ponieważ za 2 godziny muszę wyjść, a nie mam co zrobić aktualnie z czasem. Więc wiedziałem, że nagranie Alicy będzie dobrym pomysłem, ponieważ chyba seria wam się spodobała. Tu jakieś paproszki latają. Okej. Okay. Coś mi się zdaje, że na tym wielkim grzybie coś tam jest, no chyba są zęby i teraz muszę się tam dostać. Nie wiem, czy zauważyliście, że już gra się tak nie przycina, nie wiem czemu. Znaczy, to dobrze właściwie, nie? Ale... O, butelka. Ale nie zastanawiam się czemu tak jest. Okej. Stamtąd żeśmy przyszli, więc idziemy tutaj. Właśnie. Nic tu nie ma krytego. Nie. Świetnie. Okej, więc lecimy po tych torach, słuchajcie. Jakaś stacja była dziwna, chyba. Drzewa. Chciałem powiedzieć do niej Kassandra, nie wiem dlaczego. Alicja, błagam cię, współpracuj ze mną. No, co ty głupia pipo robisz, no. Ajku. A tu jest... Aha, okej, gra mnie wyrzuciła, dalej spoko. Nie no. Nie w tę... No, idiotko, kurwa, no wciskam spację, ty głupia... Aaaa. I weźcie tutaj współpracujcie z taką małą pipą. No, no i co ty dziwko robisz, kurwa? No nie wierzę. A teraz cię nie chcę ruszyć, tak? No. Dobra. Nie, słuchajcie, widzicie co ją... Kurwa, uduszę za chwilę. No, wciskam jak pojebane, a ona nic. No. Okej. O, robale. Co one tutaj robią? Swoją drogą, niedługo będziemy w tym miejscu, w którym ja zakończyłem. No, no niefortunnie zakończyłem grać. No co się na mnie rzuca z tego robalu? Więc już od to niedługo będzie na ślepo, więc będzie jeszcze ciekawiej. Okej, mamy wyjście zablokowane, więc nie ma drogi powrotu. Okej. Przynajmniej wiemy, gdzie mamy iść, nie? Alice, co ty kurwa macie robisz, no? Tu ona się nie chce ruszyć. Kurwa, czy ty masz jakieś problemy psychiczne, kobieto? No. Czy ty masz? Kurwa, cały czas zapominam, że ona jest pierdolnięta i dlatego tak się zacina i stoi w miejscu. Co tu jest? Dół tutaj. Dobra. Nie lubię tych autosave, bo po prostu gra się mrozi i mam wrażenie, że... O! Jak widzicie, podobnie jak w Tomb Raider Underworld, nagle zmieniają nam się pojemniki różnego rodzaju. Teraz jakieś wazony są. O nie, pamiętam ten moment. Nie cierpię go. Te chuje. Filiżankowcy stwierdzili, że nas odwiedzą. Słuchajcie, oni już są troszkę trudniejszymi przeciwnikami, ponieważ jak widzicie, właśnie oni nie stoją w miejscu. Oni mogą się bronić w jakiś tam sposób. No, gra zaczyna na serio nabierać poziomu trudności sporego. O nie, i te dziwki jeszcze. No chodź tu! No i jeszcze jeden. Ich pierwszą ochroną, jak widzicie, jest ten hełm, więc... Jak już go zniszczymy, to już jest nawet spoko. A jeszcze ci z tarczami, no tak, no. Alice can dodge enemy attacks. Dodge. Aha.
A, już rozumiem, okej. Ich trzeba właśnie chyba ręcznie pokonywać. Możesz ty chuju. Oni się chyba tam co jakiś czas odsłaniają. O, chociażby teraz. Ten chujek się tu odsłonił. No chodź tu, błagam cię. O no kurwa. Wiem, wiecie co, co. Jak można mieć tak paskudną mordę? Czasami wiecie co, patrząc na niektóre postaci z gier, to moje kompleksy względem mojej twarzy spadają, serio. Czy ty jesteś kurwa pojebana kobieto? Ja wciskam, żeby strzelała, a ty kurwa stoisz. Oczywiście, że chcę kontynuować. Ja co, mam od początku wszystko przejść? Tak, długie ładowanie. W ogóle nie powiedziałem wam daty ani nic. 13 września 12.24. Jak coś i któryś dzień z kolei, kurde, pochmurno. A przynajmniej... O kurwa. Ale przynajmniej będą grzybki. Ja się wybieram na grzybki. Nie, nie nagram wam vloga z grzybków jak luntek, ponieważ nie jestem luntkiem. No. To tyle. W kwestii grzybów. Dobra, można już to pominąć w jakiś sposób. Nie jest w tej chwili żadnych grzybów, no, jakieś mrówki. Oni nie są trudni do pokonania, tylko po prostu trzeba prawy zdobyć w ich zabijaniu. Dobra. Może w pewnym momencie mu się odwidzi po prostu zasłanianie to. A, już wiem o co chodzi, dobra. Już mam na niego sposób, słuchajcie. Okej. No, po prostu trzeba było sobie przypomnieć co i jak. Okej. Jakiś kamyczek. Kto tutaj na mnie warczy? To jeszcze nie koniec? Już myślę, że to już koniec. No, szty chuju jebany. Słuchajcie, dzisiaj jestem w bardzo poddenerwowanym nastroju, więc mogę na serio dużo przeklinać. Jednym może to się spodobać, drugim nie, no... No trudno, no... Może kto powiedział, że moje let's play są dla osób o... Tak, słabych nerwach, czy... dla osób, nie wiem, wrażliwych na niektóre słowa. No kurwa! Kurwisza, no. Czego się, kurwa, prężysz? Nikomu się, kurwa, nie spodobasz. Tak. No, okej. Dobra, myślę, że... O, i grzybek nam urósł, okej. O, i teraz tak, możemy sobie, słuchajcie, zregenerować życie. Widzicie? I ząbek dostaliśmy. Czy coś tutaj mamy? Tu mamy jakąś świątynię? Okej, dziwne trochę. Pewnie ich jakiś bożek, czy coś takiego. Tu jeszcze możemy sobie... Mam wrażenie, że ta roślina ją posuwa czasami, tak to wygląda dla mnie. No przepraszam, nie, ale... Okej, więc idziemy do grzybka. O,
O, to już dwa, trzy kwiaty są, wow. A, no tak, świetnie. Okej. I kiedy właśnie używamy... O, tu jeszcze jest prościej. Kiedy właśnie używamy tego mniejszacza, to... No, właśnie nam się pojawiają różnego rodzaju ukryte dróżki, coś takiego. Jak widzicie. Też by tu pewnie sekret będzie, czy coś takiego. O. Ile żeśmy w ogóle tych butelek zebrali? 5 z 18, to mało. Tu nic już nie ma? Nie ma, okej. Więc lecimy dalej. Zęby nam się przydadzą, więc jak najbardziej korzystamy z kwiatków. Teraz tak. Znowu ten głupi bachor tam, kurwa, kto to jest? Czy cię, kurwa, pojebało? Co ty, skakać nie umiesz, jak jesteś zmniejszona? Jesteś poważna w ogóle? Pierdole. Dziwne. It could have happened that way, Alice. You remember poor Mr. Crook? Died, didn't he? Dr. Wilson rejects spontaneous combustion, but I trust Mr. Dickens. O, zbliżamy się. O, zaraz, zbliżamy się do miejsca, w którym. A już jest niedaleko do mojego, że tak powiem. No i części na ślepo. Okej. Musimy tutaj pozbijać te wazy. Dla zębuszków. Co to było? Coś mnie nie jara zabijanie tych głupich tych, bo... To strata czasu, nie wiem. Ktoś tak uważacie. Że powolne to jeszcze nic nie zostawiają, no chyba, że na tam akurat wtedy życia brakuje, to wtedy tak. No bo tutaj na razie nie idziemy, bo to nas przenosi tam dalej. Nam zależy na ząbkach i tak dalej. No jak widzicie, to mamy tutaj jakiś latający zamek składający się z różnych trybów. Alicja, kurwa, pokaż mi, gdzie ty lecisz. Oj, będziemy mieli masę zębów znowu. Złotych, no. Bardzo nam się to przyda. Ogólnie na początku nie byłem przekonany co do pomysłu zbierania zębów, ale powiem wam, że tak biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich się znajdujemy, co my tutaj robimy, kim jesteśmy i dlaczego tutaj jesteśmy, to idealnie to pasuje, stwierdzam. Także okej, lecimy dalej. Nie, naprawdę pięknie to tutaj wygląda. Okej. Kurwa, jaki dźwięk. Hatter Industries. I kapelusznika odwiedzi. The Hatter's domain. Możemy się rozglądać. God! Czego on ma takie przekrwione zęby? To jest dziwne. Łapie. Dr. Bumby says change is constructive, that different is good. Different denotes neither bad. Mam wrażenie, że zaraz wlecimy w jakiś z tych trybów. Not the same. Find the Hatter, Alice. He knows more about different than you. But does he know more about the difference between bad? O nie, te skurwiele atakują. Friends, Alice, you're as randomly lethal and entirely confused as you ever were.
I've managed without you so far, Cat. Return to whatever hovel's home to you. I'll call if I need you. Predictably rash. It's not a question of if, Alice. It's when. Now hold on, and as they say, shut up. So typical. No i musimy z wielkim pierdolnięciem wyjechać przecież. Okej, okay, zapewne będzie autosave, więc ja muszę sprawdzić, jak to się nagrywa. No pomijając, że ładowanie potrwa z 2 godziny. Piękna gro. Proszę cię, szybciej się ładuj. No. O, i znowu Alicja zmieniła strój. Na równie ciekawym. Także słuchajcie. Tak, tak, to będziemy tutaj skakać po... Ja to pomijam, ponieważ ja to robiłem. Także wiem, o co mniej więcej chodzi. Będziemy skakać po tych parach. Także słuchajcie, zaraz do was wracam.